Ale psychologik, jak śmiesz ubliżać najlepszej creepypaście ever? Czy ty się dobrze czujesz? Już czuję te łapki w dół, te wszystkie hejtowe komentarze pisane przez dziesięciolatków. Po prostu będę mógł w nich pływać. Nieznany złowieszczy morderca dalej na wolności, lecz znaleziono młodego chłopca, który twierdzi, że przeżył atak zabójcy, odważnie opowiada swoją historię. Miałem zły sen i obudziłem się w środku nocy, mówił chłopiec. To właśnie wtedy ogarnęło mnie uczucie, że ktoś na mnie patrzy. Tam w małym strumieniu światła pomiędzy zasłonami zauważyłem parę oczu, ale wtedy zobaczyłem jego usta. Długi, okropny uśmiech sprawił, że wszystkie włosy stanęły mi dęba. Dzięki temu mogłem bardzo łatwo postawić sobie afro. Po chwili powiedział to. Idź spać. Wydarłem się, przez to bardzo szybko podbiegł do mnie. Po chwili wbiegł do pokoju mój ojciec ze swoją strzelbą. Że co? Że co? A co jakby ten dzieciak robił jakieś zbreźne rzeczy? Niebywale przy tym hałasując i wtedy jego ojciec przyszedłby ze strzelbą do pokoju. Albo może tak się uspokaja dzieci w ich rodzinie. Zamknij japę i śpi, albo wystrzelę w ciebie cały magazynek. Mężczyzna rzucił w ramię mojego ojca nóż. Policja zaparkowała pod domem i wbiegła do niego rozwalając drzwi. Bum! Usłyszałem trzask i ujrzałem jego znikającego we mgle. Co to Silent Hill? Mogę wam powiedzieć tylko to. Że tej twarzy nie zapomnę do końca życia. Ostatnio Jeff z rodziną przeprowadził się do innego miasta. Uznali, że lepiej będzie im się żyć w jednej z tych, w cudzysłowie, ekstrawaganckich osiedli. Banda pustaków już zarabiają więcej pieniędzy i zachciało się im żyć w wyższych sferach. Wkrótce po tym, jak się wypakowali, zawitali do nich sąsiedzi. Witajcie, powiedziała kobieta. Jestem Barbara, mieszkam w domu obok. Chciałam zapoznać panią ze mną i moim synkiem. Billy, to są nasi nowi sąsiedzi! Billy grzecznie się przywitał i pobiegł dalej bawić się na podwórku. O, powiedziała mama Jeffa. Jestem Margaret, a to mój mąż Peter Parker. A to moi dwaj synowie, Jeff i Liu. Kiedy już zapoznali się, Barbara zaprosiła ich na przyjęcie urodzinowe jej syna. Mamo, dlaczego zgodziłaś się na to przyjęcie? Jeśli jeszcze nie zauważyłaś, to wiedz, że nie jestem małym, głupim dzieckiem. Mam już 30 lat do cholery jasnej. Jeff, dopiero co się wprowadziliśmy. Powinniśmy pokazywać, że chcemy spędzać czas z naszymi sąsiadami. Wszedł po schodach do swojego pokoju, usiadł na łóżku i przez pewien czas siedział tak bezczynnie, bo zawiesił mu się system z tego, co widać. Aż w pewnym momencie ogarnęło go dziwne uczucie. Koń trojański w systemie? Lecz on je zignorował. Jeff! Zejdź na dół i zbierz resztę swoich rzeczy! Jeff posłuchał się matki i zszedł na dół. Jeff i Liu poszli na przystanek autobusowy. Nagle jakieś dziecko na deskorolce przeskoczyło nad nimi centymetry nad ich głowami. Co ty robisz, dzieciaku? Dziecko w cudzysłowie wylądowało i obracając się do nich kopnęło deskorolkę tak, aby mogło ją złapać w ręce. No, no, no! Wygląda na to, że mamy nowych! Nagle pojawiła się dwójka dzieciaków. Jeden był bardzo chudy, a drugi ogromny. To jest Kate, a to jest Troy. I ja! Ja jestem Randy. Liu wstał gotowy do walki. Uuu, jak się rzuca! Ale Randy z dwoma kumplami wyciągnęli noże. Randy podszedł do Liu i wyciągnął mu z torby portfel. Jeffa znowu ogarnęło to dziwne uczucie, tylko że teraz było potężne. O, Jeff, idź pod krzaczek. Coś mi się wydaje, że nie będziesz mógł już dalej ignorować tego dziwnego uczucia. Jeff wstał. Posłuchaj, mały śmieciu, powiedział Jeff. Oddaj mojemu bratu portfel. O, ale się boję, co mi zrobisz, powiedział Randy, po czym Jeff dał mu psztyczka w nos. Fło. Randy chciał uderzyć Jeffa w twarz, lecz zanim je... Lecz zanim jego to zrobił, Jeff chwycił jego pięść i połamał mu palce. Gdy Randy darł się w niebogłosy, Jeff wyrwał nóż z jego dłoni. Powalił Randy'ego na ziemię. Kate prawie zaatakował go, lecz on zdążył kucnąć i wbił nóż w ramię Kate'a. Troy próbował tego samego, lecz Jeff nawet nie potrzebował noża.
Gdy Troy biegł z zamiarem atakowania, Jeff wykonał unik i z dużą siłą uderzył Troya w brzuch. Troy wymiotując odsunął się na ziemię, a Liu tylko patrzył na Jeffa z podziwem. Co za zajebista scena walki, normalnie tryskam entuzjazmem, to było takie zajebiste. Jeff, jak ty... Po szkole Jeff i Liu wrócili do domu. Jeff, Liu, zapytała ich matka, jak wam minął dzień? To był piękny dzień, odpowiedział Jeff. Puk, puk, puk. Zobaczył dwóch policjantów rozmawiających z jego matką. Jeff, panowie powiedzieli mi, że zaatakowałeś trójkę dzieci. To nawet nie była zwykła bójka, oni byli dźgani. Dźgani, synu, kurwa mać! Młody człowieku, znaleźliśmy dwójkę dzieci dźgniętych, a jednego z obrażeniami wewnętrznymi. Czekajcie! Policjanci wyciągnęli broni wycelowani w niego. O mój Boże, że co kurwa? Weźcie mnie stąd. Matka Jeffa przytuliła go. Jeff, przestań, nie musisz kłamać, wiemy, że to Liu. O mój Boże, co za nieporozumienie. Mama Jeffa obudziła go z uśmiechniętą słoneczną twarzą. Jeff, dziś jest ten dzień, powiedziała jego matka, odsłaniając zasłony. Jaki dzień? Powiedział w półśnie Jeff. Urodziny Billiego. Mamo, ty żartujesz, prawda? Jeff, oboje wiemy, co się stało. To przyjęcie może sprawić, że na trochę zapomnimy o całej sprawie. A teraz ubierz się! Zapukali i niespodzianka, ukazała się im Barbara. Dzieci są na podwórku, Jeff. Co ty na to, żebyś poszedł poznać dzieci? Nagle do Jeffa podbiegł dzieciak, wręczając mu pistolecik. Cześć, chcesz się pobawić? Powiedział. Nie, jestem za stary na takie rzeczy, powiedział Jeff. Proszę, powiedziało dziecko. No dobra, powiedział Jeff. Dźwięk jeżdżącej deskorolki. Randy, Troy i Kate przeskoczyli ogrodzenie na swoich deskorolkach. Witaj, Jeff, powiedział Randy. Mamy parę niedokończonych spraw. W tej wypowiedzi jest za mało słów kurwa, wpierdol i zjeb. Oboje upadli na ziemię. Randy uderzył Jeffa w nos, a Jeff złapał go za uszy i przyłożył mu z główki, odpychając go od siebie. Po chwili wstali na nogi. Troy i Kate wyciągnęli z toreb pistolety. Niech nikt nie przerywa, bo polecą flaki, powiedzieli. Że co, kurwa? Co to ma być za ekstrawagancka dzielnica, gdzie pierdolone bachury biegają z pukawkami? O cholero, głowa już mnie od tego boli. A, ale uwaga, mamy kolejną zajebistą scenę walki. Lepiej trzymajcie się swoich siedzeń. Z górnej półki spadł na nich wybielacz. Palił ich obu. Co w tym takiego śmiesznego? Zapytał Jeff. Kate wyciągnął zapalniczkę i włączył ją. To! Powiedział. Alkohol sprawił, że Jeff był tylko chodzącym płomieniem. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczył, była jego matka, która próbowała go ugasić. Wtedy stracił przytomność.